To jest specjalna wystawa pojubileuszowa. W zeszłym roku miał być jubileusz mojego dorobku 60-letniego. Niestety nie odbył się. To są prace, które powstały w ciągu ostatnich 2 lat. Otwierają nowe dziesięciolecie, nowy taki period w mojej pracy. Wystawa ma 2 tematy. Jeden temat symboliczny, który nazwałem humanoidy. I to jest po prostu w takiej skrócie esencjonalnym, ekspresyjnym jesteśmy pokazani my, nasi znajomi, nasi przyjaciele, ci, których widzimy w telewizji, ci, których kochamy, ci, których nienawidzimy. Ja ubrałem ich w jeden moduł, wypełniony różnymi treściami, różnymi emocjami, różnymi ekspresjami. Na drugiej sali jest wystawa portretów, które powstały z inspiracji twarzą jednej dziewczyny, którą narysowałem, a potem to się okazało, że z tego się urodziła cała seria tych portretów. Walentyna. Jej uroda, jej sposób bycia, jej sposób kreacji zmusił mnie do tego, żebym szukał za każdym razem innej formy plastycznej do pokazania całego jej uroku. Szanowni Państwo, bo już dla jednej się pięknie ubrał, dla innej zręcznie przebrał, ale tak naprawdę zobaczcie, to jest także ekspresja artysty, człowieka, który postanowił skontrować kilka konwencji ubiorów. Kapelusz raczej do fraka, klasyczny smoking, złamany czerwienią, tenisówek, które nas w jakiś szczególny sposób prowadzą do czasów naszego wspólnego dzieciństwa. Całość cudownie skomponowana, a przykrywa, pokrywa zdobnie człowieka wielkich pasji i wielu talentów. Korzystam z okazji, chcę powiedzieć Bogu dzięki za to, że są artyści na świecie. Że takim obrazem, taką wystawą, takim spotkaniem to mogą nas oderwać od codzienności, od tej doraźności intensywnie przez nas przeżywanej, nie tylko olimpijskiej, chociaż Bogusz ma tu serię i wiele osób, i nie tylko z powodu COVID-u, ale chyba generalnie z powodu jakiegoś zmęczenia tym światem. Ja to proponuję nam wakacje. Patrzenie na te obrazy, spojrzenie na całość, która jest nową odsłoną, ale jednak starego rustyka. Ma taki silny charakter pisma, że nie miałbym może poza pojedynczymi pracami żadnych wątpliwości, kto jest autorem. Już była mowa o jego fascynacji koni, ale przecież to nie polega na rysowaniu, malowaniu koni, to polega na dawaniu nowego życia w obrębie tego, co się znajdzie w ramach obrazu, a przede wszystkim w relacji z tym, kogo ten obraz będzie cieszył. Muzyka. To jest kolejny wielki temat, poddanotkują do siebie, ale przecież nie odkrył naprawdę, bo wiem, że jest wyrafinowanym melomanem i te nasze wspólne doświadczenia owocowały przepięknymi wystawami, które składały się z obrazów zachwycających nawet największych mistrzów polskiej muzyki, choćby wspomnę Krzysztofa Pendereckiego czy Aleksandrę Kurza. Jest także znakomitym grafikiem. I mówienie o tym, co robi w grafice, grafika użytkowa, to jest właściwie pewna skromność, bo on jest człowiekiem skromnym. Kto wie, czy ta skromność, to jest normalnie w życiu bardzo, bardzo dobrą cechą. W wypadku artysty to trochę nie ogranicza. To jest właśnie cała prawda o ogranie, które ogarnia materię sztuki w sposób, który możesz dostać tylko od Boga. Możesz się czegoś nauczyć w liceum, potem w akademii, ale tak naprawdę o coś, co zainteresuje, wzruszy, zastanowi innych, musisz znaleźć w sobie. Dla mnie jest wielkim mistrzem kreski. I to nie jest sprawa utalentowanego nadgarstka. On musi być, to jest jasne. Ale to jest sprawa wibrującej, wrażliwej duszy. Głębokiego przeżywania świata, który jest wokół ciebie, a potem tym dotknięciem Boga,
które zamienia rzeczywistość płótna, interesujący, ważny, skłaniający do myślenia, dający też się do wzruszenia i oddechu obraz. I takim jest dla mnie bohater dzisiejszego wieczoru, Bogusław Lust. Dziękuję. Dziękuję. Skąd tutaj Muzeum Mazowieckie w Płocku, w stołecznej Warszawie. Otóż Bogusław patrzył sobie Muzeum Mazowieckie w Płocku jako miejsce, w którym prezentował swoje, można powiedzieć, każde nowe doświadczenie, które miał ze sztuką. Oczywiście pierwszym tym doświadczeniem były konie. Pamiętam taką ustawę w 2008 roku, drogi konego, inny kolor koni. Wszyscy znamy jego wspaniałe, można powiedzieć, peregrynacje amerykańskie, zarówno w Kentucky, w Derby, jak i również w Saratodze, gdzie miał swoją galerię, czyli to jest człowiek orkiestra, nie tylko artysta, ale również i, można powiedzieć, menedżer kultury. Także wrócił do Polski i cóż, wiodła go kreacja. Kolejne tematy, które chciał spróbować na niwie właśnie wypowiedzi. Takiej formy wyrazu artystycznego, który do tej pory nikt nie miał udziału. Ja mam to szczęście, że znam artystę od 1957 roku, od 1 września. To on wtedy się już nic nie nauczył, wszystko umiał. Od czasu szkoły średniej w Bielsku, jak go pamiętam, to wysłał wszystko, co chciał i nie miał żadnych kłopotów, nikogo go nie słuchał, robił, co mu się podobało. Myślę, że ten talent, jaki Bogusław ma, to jest coś takiego unikalnego, że dla mnie nie do doścignięcia. I druga cecha to niewyobrażalna wyobraźnia. To jest coś, co człowiek nie widzi. No to się tworzy. I z tej wyobraźni dopiero powstaje coś. Rzemiosło jest na drugim planie. Jedna rzecz jest ważna, którą chciałem Państwu powiedzieć. Jedyny człowiek, z którym ja mogłem pracować i rozmawiać, to był profesor Wieczorek. Bo on nigdy, jak przychodziłem z jakichś projektów do konsultacji, on nigdy nie rozmawiał na temat, to znaczy na temat tego, co widzi, tylko na temat tego, co mogłoby być. Co stoi za tym, czy to jest rozwojowe, czy to nie jest rozwojowe. Ja muszę pracować w ekscytacji. Ja nie jestem męczennikiem sztuki. Ja nie jestem takim człowiekiem, który jeden obraz maluje całe życie. Musi jeden obraz robić drugi. Ja mówię, że każdy z obrazów jest podróżą w nieznane. To jest pierwszy rysunek, pierwszy portret. Właśnie w takiej konwencji realistycznej, którą zrobiłem pani Walentynie. I od tego portretu się zaczęło, ale już drugiego takiego nie mógłbym zrobić, bo to nie miałoby sensu. Więc zacząłem szukać innych form ekspresji, innych form zabawy i jakby powiedzieć, tej przyjemności, tej radości, tej ekscytacji w tworzeniu obrazu. Możecie ocenić, czy to jest podobne, czy nie. Mam nadzieję, że trochę jest.